Radiowa piętnastka. Drodzy słuchacze, oddajemy wasze ręce niezwykły materiał, który czekał na swoją realizację dość długo, bo kilka ładnych miesięcy. Ale chyba tak właśnie miało być. Teraz nabiera on głębszego znaczenia, gdyż, jak wiecie, część osób biorących udział w audycji to w tej chwili absolwenci, zaś pozostała część przygotowuje się obecnie do egzaminu gimnazjalnego. Zatem, drogi absolwencie, drogi trzecioklasisto, jeśli słuchasz tego nagrania, nie wiem, która jest w tej chwili godzina, może 21, może 22, może po północy, może 6 rano, no 6 rano chyba jednak nie. Niezależnie od tego, o której godzinie słuchasz tego nagrania, wiedz, że bardzo ci kibicujemy, szczególnie w realizacji twoich marzeń. Naprawdę. Nie bój się ich realizować, nie bój się odkrywać tego, czego prawdziwie pragniesz i nie bój się też marnować czasu na myślenie o tym. Dobrze? A jeśli będziesz potrzebował kiedykolwiek motywatora, wysłuchaj audycji jeszcze raz. Albo się do nas odezwij. Przy tej okazji serdecznie pozdrawiamy wszystkich absolwentów naszego gimnazjum, nie tylko tych, którzy kończyli szkołę rok temu, 2 lata temu, czy 3 lata temu, ale także tych, którzy już dawno o gimnazjum zapomnieli. Jeżeli możecie, kochani, wszyscy, którzy skończyliście naszą szkołę, dać znać, gdzie jesteście, co robicie, ilu mamy weterynarzy, ilu piosenkarzy, ilu programistów, dajcie znać, jesteśmy bardzo ciekawi, jak wam się życie ułożyło i liczymy na to, że jesteście po prostu szczęśliwi. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy, ściskamy i zapraszamy teraz do wysłuchania audycji. W przyszłości chciałabym zająć się działalnością polityczną. Chciałabym zostać raperem i podbić polską scenę muzyczną. W przyszłości chciałabym zostać fotografem. Wybrałam ten zawód, ponieważ jest to moja pasja. Od dawna interesuję się robieniem zdjęć, dlatego chcę z tym wiązać swoją przyszłość. Uważam, że fotografowie zawsze są potrzebni ludziom. Każda ważna okazja wymaga uwiecznienia, aby potem mieć co wspominać. Chciałbym założyć własny zespół, jak było już napisane w gazetce szkolnej. I zostać przyszłą gwiazdą polskiej sceny metalowej. Moim życiowym celem jest to, aby w przyszłości zostać weterynarzem, ponieważ cierpienie zwierząt zawsze mnie bolało i poruszało. Stąd pomysł na weterynarię, gdyż czuję potrzebę pomagania zwierzętom. Postanowiłem pójść na ten zawód jako 8-letni chłopiec po obejrzeniu filmu Hachiko. To właśnie ten film uświadomił mi, że te istoty potrzebują mojej pomocy. Moją wymarzoną pracą jest zawód prawnika. Poza tym chciałabym realizować moją największą pasję, którą jest jazda konna i podróżować po świecie. Moim marzeniem jest zwiedzić całe Stany Zjednoczone wzdłuż i wszerz w ciągu jednego roku. Chciałbym w przyszłości zostać sławnym piłkarzem, grać w FC Barcelonie i wygrać Mistrzostwa Świata, strzelając gola w 90 minucie. Moim marzeniem i jednocześnie celem jest zostanie w przyszłości dziennikarką, reporterką lub pisarką, a w wolnych chwilach zajmowałabym się tworzeniem krótkich, humorystycznych animacji z wykorzystaniem wymyślonych między innymi przez siebie scenariuszy, a efekty swojej pracy publikowałabym na YouTube. Chciałabym w przyszłości być artystką lub aktorką. A więc w przyszłości chciałabym zostać dietetykiem oraz trenerem personalnym. Chciałabym mieć 2 dzieci i kochającego męża, no i jakiś wielki dom za lasem. Od samego dzieciństwa chciałam zostać tancerką, jakoś od najmłodszych lat mnie to kręciło i z każdym wiekiem zauważyłam, że mój poziom coraz bardziej się podnosi, więc liczę, że będzie on coraz większy. Chociaż w mojej rodzinie nie ma żadnego lekarza, to ja swoją przyszłość wiążę z zawodem chirurga-onkologa. Od dziecka podobała mi się praca lekarzy. Szczególnie fakt, iż lekarze ratują ludzkie życie. Chociaż przygotowanie do zawodu lekarza, specjalizacja i praktyka to długi proces, jestem zdecydowana podjąć to wyzwanie, by spełnić moje marzenia. No to chciałbym zwiedzić całą Europę wzdłuż i wszerz, a później zwiedzić całe Stany. Chciałabym w przyszłości zostać lekarzem pediatrą, gdyż chcę pomagać dzieciom i interesuje mnie ten temat, czyli choroby, ich leczenie czy budowa komórki.
Aby spełnić ten cel, mam nadzieję dostać się do klasy biologiczno-chemicznej w nieznanym mi jeszcze liceum. Chciałabym skończyć studia prawnicze i pracować w sądzie. W przyszłości chciałbym zostać strażakiem. Moim marzeniem jest to, aby uratować piękną kobietę z płonącego budynku. Chciałabym zostać psychologiem, ponieważ umiem słuchać. W przyszłości chciałabym robić coś związanego z turystyką, bądź też z językiem obcym, co w sumie się wiąże. A jest to skutkiem tego, że jako małe dziecko już jeździłam do różnych krajów na wakacje i tak jakoś mi po prostu się spodobało i chciałabym wiedzę, którą nabyłam, przekazać też innym. Chciałbym zostać dziennikarzem, ponieważ mój tata jest dziennikarzem byłem dwa razy u niego w pracy. No i podobał mi się ten zawód po prostu, jak się go wykonuje, co się robi i